tu robimy? Co my tu robimy? Urwali mnie, będą mnie pytać. Będzie Q&A. Dzisiaj wrzuciłem na mój drugi kanał Q&A, gdzie dowiecie się m.in. dlaczego nazywam się Tricus i innych ciekawych rzeczy. Zapraszam. Hello 320, ja jestem Tricus i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Jesz na Ferajnie. Dzisiaj słuchajcie, oczywiście zrobimy to, do czego zbierałem się już od bardzo, bardzo dawna. Otóż ta głowa. Ta głowa ludziska musi niestety zniknąć. Tutaj jest miejsce tylko na jedną głowę, a chyba wiecie, o jaką głowę dokładnie chodzi. Tak, dokładnie. O to, słuchajcie na początku, pamiętajcie o łapce w górę oraz o tym, żeby zasubskrybować, bo wiem, że większość osób nie subskrybuje i zawsze jak proszę o subskrypcję, to od razu wbija bardzo dużo subów, niech będzie teraz także tak samo. Elo, mordy, dobra, wbijają sobie tutaj, no i słuchajcie ludziska. Pamiętajcie o właśnie łapkach, o subach, o tym, że w opisie jest mój Instagram itp. itd., a my tymczasem zajmujemy się wysadzeniem w końcu tej główki i odbudowaniem mojej główki tricusowej. Nie wiem, czy mam wszystkie materiały, dlatego że dealer gdzieś posiał je, może mi coś zostało jeszcze, ale... Kurde, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Mam 4 TNT, bo tylko, no nie, wiecie, no, gunpowder ciężko się dosyć zbiera. W ogóle, poprawię mikrofon. Czy to się uda? Dobra, to się udało, mam poprawiony mikrofon, teraz mnie lepiej słychać w dodatku, itp. Okej, chwila, weźmy sobie block of redstone i dobra, tutaj Trendy nam zostawił ostatnio TNT, jeżeli pamiętacie z odcinka z budowaniem jego główki, więc jest to TNT tutaj już jakiś czas. Wysadźmy może tą głowę, kurde, tutaj nie ma wejścia nawet? Tu, czemu? Ej, dealer, serio. Czemu? Co się stało z podłogą? Tą podłogę odbudowywałem parę razy, moją głowę też budowałem 3 razy. A ty musiałeś wszystko popsuć, ja nie mam deal. Jesteś moim przyjacielem, ale daj spokój, weź się nie znęcaj, typie, dobra. To weźmy sobie tutaj kwarc, okej, na kwarc może spaść TNT, bo nie wybuchnie jakoś specjalnie, ale boom będzie naprawdę niezłe. Nie chcemy rozwalić sufitu, bo na suficie, jak pamiętacie w zeszłym odcinku, okazało się, że jest normalna głowa Tricusa, tego nie zniszczył jako jedynego sufitu. Dobra, tutaj musimy zrobić, bo wiecie, jak TNT się odpali, to ono spada wtedy. Odpalimy całe 6 TNT, ja mam tu gdzieś wszystko, ludzie, że to wysadzi całą dolinę głów, no ale wiecie, trzeba być odważnym, więc dobra, rozstawmy TNT tak. Tutaj rozstawmy je w takich częstotliwościach. Tutaj rozstawmy je... zastanawiam się. Dobra, ludzie, robię to dla was. Będę musiał wszystko odbudowywać, co prawda, ale robię to dla was, robię naprawdę wielkie boom. Nawet oświetlę to wszystko lepiej, jeśli się da. O, patrzcie jakie światło, oświetlenie. A nie, oświetlę to w środku, dobra. Pyk, dobra, wszystko to robię dla was. Pamiętajcie, będę musiał odbudowywać, ale czego się nie robi dla widzów, prawda? Czego się nie robi dla widzów. Okej, i jeszcze jeden tu. Dobra. Ludzie, słuchajcie, to jest historyczny moment. To jest historyczny moment. Oj. Weather clear. Więc przypomnę wam przed wysadzeniem tego, że moje koszulki Yeti Kotleti są w opisie do kupienia. Każdy może sobie ogarnąć. Link jest właśnie w opisie. Wbijcie do sklepu, zobaczcie koszulki Yeti Kotleti, Mordo Mordini i inne takie czadowe rzeczy. I teraz, okej, wysadzam to za 3... Dwa, nie, jeszcze zostawcie suba wszyscy, wtedy to wysadzę, zostawcie łapę, jeżeli subskrypcja jest dana i dzwoneczek, to wysadzamy za 3, 2, 1, tyle macie czasu, start! Okej, i uwaga, wow, man, to był pogrom, ziomeczki. Tyle zostało z buźki dealerka. Ja nie mogę, po prostu... Wow. Bez kitu fajnie to... Nie no, serio fajnie to wygląda, ludzie. Więc dobra, teraz resztę musimy rozwalić sobie sami, skoro już to jest wszystko załatwione. Będziemy musieli odbudować zaraz moją główkę ogółem. Tego trzeba się będzie pozbyć. Tej jego czapki, no bo ona nam do niczego nie jest potrzebna.
Chwila, czy ja mam zapalniczkę jeszcze? O, mam... To nie, zapalniczki nie mam, ale mam za to nożyce, więc trochę nożycami zawsze się zetnie, zanim one się wyczerpią, bo jeszcze trochę są działające. Na parę bloków dosłownie. Dobra, pyk. O nie, zaraz mi padną te nożyczki, kurde, no i już mi padły. Chwila, nie, tego nie przeskoczę, tak? Dobra, weźmy tędy. To trzeba wszystko się pozbyć. Tutaj znowu wreszcie wróci moja główka na jej prawowite miejsce. Więc znowu będzie ładnie na Minecraft Dolina Głów, prawda? Znowu będzie wreszcie fajnie, będzie miła atmosfera. Będzie ta głowa, która tu powinna cały czas być. Itp. itd. No nie? Chyba się ze mną każdy z was zgodzi, prawda? No właśnie, zgadzacie się. A druga głowa dealera jest tam i tam jest także miejsce tej głowy. Ja nie będę tutaj respektował takiego braku szacunku w postaci rozwalania mojej główki, w postaci, właśnie czegoś takiego, co on zrobił. Nie, to się za wolno ludzie za wolno się to ścina. Przydałaby mi się albo jakaś zapalniczka, albo cokolwiek, bo ja nie wytrzymam po prostu ścinając to w ten sposób. Dobra, to weźmy sobie w takim razie może... zaraz, chwila, ogarnę. Czy mam tutaj coś do podpalania? No nie, bo zapalniczkę zużyłem na domek do knet. O, iron tu jest, dobra. Nieważne, mamy irona przecież. Czy mamy gravel? Czy mam... Wow, mamy tutaj dużo iron... Ja nie mogę, skąd to się tu wzięło? Skąd się tu wziął iron? To Shendiego jest, czy co? Kto to zostawił? Bo na pewno nie ja, to na pewno... Chociaż, może to ja? Nie wiem, szczerze mówiąc nie pamiętam zupełnie skąd to się tu mogło wziąć, aczkolwiek bardzo się cieszę, bo dzięki temu nam szybko pójdzie strasznie pozbycie się tej głowy i już zbudowanie mojej po raz kolejny. A w ogóle troll ten, że zrobiłem koszyk do sterowca dealera, to dealerkowi się bardzo spodobał niestety i nie był na mnie zły, tylko podziękował, że teraz jego sterowiec jest ładniejszy z tym koszykiem, więc... Nie, więc w sumie się cieszę, szczerze mówiąc, bo ja nie chcę być jakiś, wiecie, niemiły na ferajnie i tak dalej, tylko ja robię tylko zemsty za wszystkie trolle, a wszyscy mnie trolują, bo wiecie, no, Dolina Głów to na przykład najfajniejsza rzecz na świecie, więc każdy chce się załapać na odcinki z Doliny Głów, prawda? Chyba sobie zdajecie z tego sprawę, jak to działa, prawda? Już oglądacie YouTube'a nie od dziś, drodzy widzowie. W ogóle... O, dobra, tak jest lepiej troszkę. Chyba się ze mną zgodzicie. Dobra, tutaj już praktycznie jest to wszystko ścięte. Trzeba będzie tylko trochę dirta zebrać zaraz. Mam nadzieję, dobra, jest jeszcze ten dirt z wybuchu na dole. Dobra, pyk, jeszcze to tylko pościnajmy. Trochę materiałków zawsze się przyda. Teraz musimy jeszcze zrobić... Zastanawiam się, dobra, jak to najlepiej zrobić. I chyba tak będzie w sumie najlepiej. Dobra. O. Bo to trzeba wszystko będzie ściąć, prawda? Rozumiecie, bo no tutaj nic nie może być. Bo tutaj przecież musi być moja głowa. No dajcie spokój. Okej. Okay. Weźmy. Wow, dobra. Zbierzmy sobie tego dirta w takim razie, skoro już tu jesteśmy na dole. Zbierzmy sobie dirta. Okej. Okay. W ogóle czemu dealer właściwie to zrobił? Dlatego, że on chciał być władcą na Dolinie Głów, czy jak? Tak jak... No chyba tak, chyba to jest właśnie jego motyw, że chciał zawładnąć Doliną Głów, więc zniszczył moją głowę, zrobił swoją i no chamsko, dobra, to tak, weźmy sobie teraz, o! Mistrz parkura Tritsus, prawda? Chyba każdy się ze mną zgodzi, że jestem mistrzem parkura. Nie widzieliście tego, nie wspominajmy o tym już nigdy więcej, jak w tej chwili spadłem, dlatego że... O, no widzicie, tutaj jest większy noob. XD! Ten znowu umiera tutaj, Shendy, biedaczysko po prostu. On cały czas, nie wiem czy zauważyliście, ale Shendy cały czas ginie na tej ferajnie. To jest bardzo śmieszne. Nie wiem, to akurat już nie było śmieszne, co ja zrobiłem, to było żałosne. Ja przyznaję, że to było już żałosne. Dobra, przynajmniej zróbmy tutaj tego dirta. Nie będziemy musieli skakać i spadać cały czas. No bo, nie wiem, no, to jest jakieś, kurde, niefajne miejsce po prostu.
Tutaj w ogóle zrobię sobie piwnicę, bo ja zamierzam się przeprowadzić do tego domku. Zrobię odcinek z przeprowadzką, gdzie będę robił właśnie dekoracje i tak dalej, więc piszcie, czy weather clear. Piszcie, czy chcielibyście taki odcinek, żebym wam pokazał, jak będę urządzał mój domek w środku, jak będę robił piwnicę do mojego domku i tak dalej. Piszcie, czy chcecie taki odcinek, czy będziecie oglądali. No i oczywiście zasubskrybujcie, tak żebrze o te suby, no ale właśnie widzę, ile osób subuje, a ile nie. Czy tam da się doskoczyć? Wow, dobra, to już był skill, ludzie. To już był niezły parkurowy skill akurat. Dobra. Piszcie, czy właśnie chcecie obejrzeć taki odcinek, czy też nie, bo wtedy, no, jak będzie zainteresowanie, no to oczywiście zrobię odcinek z przeprowadzki. Dobra. Będzie na pewno fajny. Każdemu się spodoba. Dobra. I tutaj teraz trzeba będzie zrobić tutaj jeszcze coś dokładnie takiego. Raz. Okej, okay. I tutaj... Dobra. To tak, mamy białą wełnę, mamy mało białej wełny. Nie, tutaj... Z czego ja to budowałem? Z czego ja to zawsze budowałem? Pamiętacie może? Chwila. Zobaczmy sobie. Tricuskin. Okej, okay. Tricuskin. Z terakoty albo z pomarańczowej wełny. To chwila, terakoty nie mam zbyt dużo, więc pójdziemy sobie w nasze pamiętne miejsce tutaj obok, gdzie jest bardzo duże złoże gliny, bo potrzebne nam jest troszeńkę dosłownie terakotki. Zbierzemy to w minutkę jakąś, więc nie martwcie się, nie będzie dużo zbierania gliny. Poza tym, a nie, to jest pomarańczowa, a my potrzebujemy zwykłą. O, tutaj woda po TNT, tak wygląda woda, która została wysadzona kiedyś. Teraz przejdźmy sobie może na te bagna, bo nie wiem, czy pamiętacie, dużo się działo w odcinku z Shandy właśnie, zbudowanie jego głowy, który swoją drogą naprawdę dużo osób zobaczyło, naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem się cieszył. Cieszy nadal pewnie, bo nie wiem w sumie, nagrywam to akurat tego dnia, którego wrzuciłem ten odcinek z Shandy, jak mam być szczery. Bo ja często nagrywam po dwa odcinki na przykład jednego dnia i ten. Nie wiem, czy wy to wiecie. Chyba wiecie, że ja często robię odcinki naprzód jakby. I ten. I dlatego już są pozmieniane niektóre rzeczy na ferajnie, jak ja wrzucam dopiero i się tak dziwicie. Kurczę, kiedy ten odcinek był nagrany? To już tu było, albo tego jeszcze tutaj nie było wtedy. takie rozkminy są właśnie. Okej, to chwila. Mamy tutaj... Okej, już zebraliśmy w sumie tyle, ile nam jest potrzebne. Patrzcie, pyk. No, i gitarka. Gitarka, siemka, dobra. To wracamy w takim razie na naszą Dolinę Głów. I powiedzcie, napiszcie w komentarzach w ogóle, w tej chwili, czyją chcecie następną głowę, żebym z kim zbudował ją. Dlatego, że jeszcze został tak. Został jeszcze, tak sobie myślę, Enzi, nie, no właśnie, Shio, Enzi, Yahimozo, Zielony Steve i Koshi w sumie. I Vito niby jest na ferajnie, więc, ale Vito raczej nie gra na ferajnie, więc sam bym zbudował jego głowę, no ale w sumie mógłbym zbudować, no prawda? Więc piszcie w komentarzach, czyją głowę mam zbudować, jaką następną, i ja wtedy zbuduję właśnie tą dokładnie głowę, o którą wy prosicie. O, dobra, kolejne żelazo. Żelazo mi się przyda oczywiście. Nie, to jest red sandstone. Terakota, dobra, terakota mi się przyda. I przyda mi się... sandstone mi się przyda w sumie. Dobra, chwila. Odłóżmy wszystko, co się da. Dosłownie wszystko, co się da tutaj odłóżmy. Okej. Dobra, dużo rzeczy udało się odłożyć. Ja mam 8 terakoty, 2 sandstone'y, nam potrzebna śnieg. Glina jest nam potrzebna. Biała wełna nam jest potrzebna. Białej wełny mamy za mało, żeby to zbudować. Będę musiał zrobić tutaj obok gdzieś jakąś stadninę chyba... owiec, wiecie, bo zbierałem pod Lidlem, zbierałem wszędzie, ale w sumie przydałaby się prywatna, chociaż nie, już kończę Dolinę Głów, więc nie wiem, czy nie, chyba jednak mi nie będzie potrzebna prywatna. W sumie nie wiem, czy z pomarańczowej wełny by nie było fajniej tego zrobić. Tak patrzę na mój skin.
I tak sobie myślę. W sumie by było spoko chyba. Z pomarańczowej wełny. A chociaż nie, to jest taki blady kolor. Dobra, zrobimy z terakoty po prostu. Zrobimy to po ludzku, prawda? Dobra, to chwila. Co nam jest jeszcze potrzebne do mojego skina? Chyba... Kurczę. Szara wełna. O nie, ale nam jest potrzebna light gray. O nie. Nie mamy light gray. Chyba było na sielance. O kurczę, węgiel się skończył. Dobra, to niech to się przetopi. My szybko skoczymy na sielankę, bo tam chyba był właśnie light gray wool. I wtedy może nam się uda wszystko skończyć. Chociaż to jest zrobione z light gray wool. Kurde. Nie będę kradł od braci troli wełny. To by było chamskie, naprawdę. Więc przejdźmy sobie. O, fajny jest ten stereo. No, fajne to jest, odkąd dorobiłem ten balon. Bez kitu to jest O! Ej, nie bij mnie! Kurde, mam zabić tego typa? No właśnie, Shandy, kurde, się boi. Juman! No i co? No i co, typy? Chcecie wojny? Chcecie? Mogę do was na odcinek? Będzie podwójny. Ciekawe, to by było ciekawe bez kitu. Dobra. W sumie mogę im się wbić na odcinek. To będzie całkiem śmieszne, co nie? Możemy się wbić, chwila. Może tutaj jest w sumie ta light grey wool. Zobaczmy. Bo dawniej było dużo. Wejdźmy. O, jest! Kozacko, no dobra. To możemy sobie tu pozbierać. Zapomniałem zupełnie, że tutaj się pasą takie. Po co ja w takim razie na ferajnie robiłem? Dobra. Mamy light grey wool. Już nam więcej nie potrzeba do szczęścia. Wbijmy się... Co jest? O, dobra. Wbijmy się do Jumana w ogóle teraz. I do Shandy'ego. Kurczę, ale mam ciemno w pokoju w ogóle. Lipa trochę. Dobra. Zobaczmy. Zobaczmy. Co oni robią? Co jest? A oni nie nagrywają. To jest całkiem co innego. Siema, mordy. Nagrywacie? Cześć, Tricus. Tak, elo. Ja też nagrywam odcinek, też wiecie? Nagrywasz odcinek? I no. Co mam powiedzieć ciekawego? Wow, multi odcinek. Ja dzisiaj ten, wysadziłem głowę dealerka, co zrobił mi trollarz. No. A my właśnie palimy stary Mikołaja świątecznego. Ej, w ogóle wiecie, że Dognes spalił aquapark i tak. Zbudował jakiś tak, domek, a ja... A jaki domek? Domek, stary? No nie wiem, bo dlatego nie mam pojęcia, co to było, ale ja odbudowałem na poprzednim odcinku, bo to jest drugi, który nagrywam aquapark i spaliłem jego domek. Który domek? Domek do Knesa nowy. Ale gdzie ten domek był? No był tutaj, gdzie aquapark, dlatego zniszczył. Serio? Aquapark, no. Co? A, no to spoko, stary. Ej, a ty zbudowałeś siłownię? Nie, to, nie, to jest Enzi'ego, no, Enzi'ego. I on strzelałem, że to ty zbudowałeś tą siłownię. Nie, Enzi ja sterydy sprzedaje. Ja też mówiłem, że on taki packer, aż też się zdziwiłem, że to Enzi'ego. I wszystko jasne. To wy dobra. Co robicie na odcinku? No, palimy świąteczne ozdoby, bo już po świętach. A, no, a, dobre. Dobre pomarańczowe. Ej, stary, zastanawialiśmy się ogólnie tą choinkę i ten prezent, ale to zostawimy, bo to ładne jest. Ten 2D Mikołaj brzydki, Ej! Wiecie co? No. Słuchajcie, choinkę można po prostu rozebrać z bombek, żeby była zwykła choinka, a prezent według mnie w sumie można spalić, bo prezent jest świąteczny, nie? A, no dobra. Ej, a tu palisz z nami to... prezent, czy nie? No mogę w sumie. Możesz? W sumie no to supa. No to supi. Ej, co ty Shandy tam na górze robisz? No bo tu jeszcze jest twarz tarakoty. Z czego? Tarakoty. Sikikota 1, 2, 3? A, ty tego swojego Mikołaja też spaliłeś. No stary ten, on w ogóle 2D Mikołaj, co to stary za budowla 2D? No ja mówiłem, ferajnie, że on po prostu na diecie był, dlatego 2D. Tak, jasne. Ej, a wiesz, ta, że po prostu był Tricus, cienki. Wiesz, że Shandy teraz się nazywa Sikikota 1, no, 2, 3? No, Sikikota 1, cześć. To jest ale mój czemu? Nowy nick, zmieniam kanał niedługo. No, Sikikota 1, 2, 3 się nazywał. Ale dzisiaj. Czemu? No bo tak się nazwał, stary, nie? Tak się nazwał, taki mój nowy image teraz, wiesz. Zmienia image, no, generalnie. On nie zmieniam będzie... image, teraz nie ma Sikikowego Shandy'ego, no. Teraz są Sikikota 1, 2, 3. Sikikota? Podoba ci się ta no, nazwa? Podoba ci się nazwa? Taka? Nie wiem, brzmi jakby ją wymyślił głupek. Ej! Głupka ją wymyślił! Tak, ja wymyśliłem, ja bym sobie dał taką nazwę, typie, bez kit. Ta MPUKA wymyśla dobre nazwy. No właśnie. O. Ale się nadziałem, ja bym się bał. O nie, ej, zbugowałem się. O, shit!
Co ty robisz? O kurde. I czemu się znowu budziłem u Doknesa? To jest dziwne. A ja też u Doknesa się budzę. Doknes jakiś dom prowadzi publiczny. Właśnie nie wiem, stary. Może śpimy na tym samym. Ej, bo to jest naprawdę dziwne, w domu publicznym. Ciągle się dom publiczny Doknesa. No. Ej, nie, o nie, ej, wywaliło mnie z serwera jak zawsze, co to ma znaczyć? Żal.pl. Wróć do nas, WK. Wracam do was, ej, jestem, powinno, ej, wbiłem na serwer według was, cześć, w sensie widać? Cześć, jesteś, widać, tak, że cześć. Jestem. Tak, jesteś na serwerze, jesteś. Bardzo super. W ogóle Tricus, ty, nie wiem czy wiesz, ale ja zostałem od dzisiaj komornikiem mianowanym tutaj na Ferajnie, także, tak. No, wiesz, znaczy, bo właśnie Tricus, ja słyszałem plotki od Sendiego, że ty jakąś partię polityczną zakładasz. Stary dealer mnie w to wciągnął. O nie. Co? Czyli czyli te plotki, czyli to była prawda. Czyli my teraz prawda. Będziemy rywalizować. Tak. O nie, poczekaj, on musi to odpowiedzieć. O. Wywalili mnie. Co za frajerzy. No nie, no dobra, no to w takim razie dalej kontynuujemy ten odcinek sami. O. O, elo. Sen jest niemiły. Czemu? No właśnie, że rywalizujemy nie oznacza, że się nie że możemy, nie możemy lubić. Być przyjaciółmi, no właśnie. Kto powiedział, że my nie jesteśmy przyjaciółmi? No ty mnie wywaliłeś. No właśnie, taki kolega właśnie, Shandy. Shandy, wymówka frajera to się nazywa. Wymówka frajera. No, a wiesz jak kończą frajerzy na frajnie? Są po prostu zamykani. No, niech ci MWK ci pokaże, jak kończą. Siki kota są wkurzone. Ej, siki kota są wkurzone. Ej, ziomy, gdzie jest moja zapalniczka? Ja nie będę miał jak spalić tego. O, jest, dobra. O, ja właśnie nie mam zapalniczki, bo nie mam nie tego masz? Krzesiwka. Shandy ci da. Shandy. Ej, Shandy ale ci nie. Czemu cię? Nie dasz mu? Nie. Ja tu czekam na ej, Shandy, dawaj, bo ej, inaczej... Ej, Shandy jest niemiły, zauważyliście? Ja no. Jestem niemiły? Ej, no bo stary, wywalasz Tricusa, gdzie my się przyjaźnimy? Ale ja przez przypadek go tak... A misklik? No misklik to był. Ej, ale MWK, pomyśl, w sumie jakbyśmy byli w tej samej partii, no to kto by z nami rywalizował z takimi fajnymi ziomkami? No w sumie nikt by nie wygrał, nie? Tak to no jest właśnie. Z czego wybierać chociaż, no, to prawda. Nie ma szans. No. No dobra, okej. Okay. No. Co tam spiskujecie? Ja to jakoś no, fuzję nie spiskujemy, wyczuwam. Mówimy stary jak może jest. Być koalicja poza tym nawet. No w sumie może być. Ej, ja jestem koło prezentu mordy, nie? Gdzie wiesz? O dobra, to czekajcie, ja skończę. Serio będziemy go palić? No tak, no stary. A po co ci ten prezent? A kto go zbudował? Dealerek. A nie ty? Nie, ja zbudowałem choinkę. Możecie dlatego choinkę po prostu rozbierzemy i zostawimy, a prezent spalimy. No. Wszystko jasne, okej. Okay. Wszystko palimy. To, ej, to czekajcie, ja chcę być na premierze, już biegnę z Dolinki Głów. Dobra. Chwila, macie... No problem, bro. Prezent. Macie to takie z gravelu? Ej. Może zróbmy wybuchowy prezent lepiej. A ja nie mam TNT, niestety. Właśnie, ja też jestem nie mam TNT, biedny, jestem bo ja wysadziłem głowę. Nie, no to czekajcie, to zrobimy klaski i Tricus załatwi, on wyczaruje szybko. Co? Nie, ja nie cheatuję. On jest magikiem. Spaduwa, nie jestem. Nie, stary. Ej, spalimy to. Dobra, ej, chwila, a ma ktoś może z gravelu to taki, wiecie? Ja mam flinty? Gravel ogólnie 12. Ja o, no to ten, to ten. Sobie wykopię flinta no, właśnie. No. Dobra, ja też, kozacko. Ej, czy ty zacząłeś to palić? Nie, to się Shandy. Samo podpaliło. Shandy, czy ty jesteś nie upośledzony? On jest co upośledzony. Ja ej, ale dlaczego, stary, ty to zrobiłeś? A co ja zrobiłem? Co, no, już się pali? No, już się prawie spłonęło. Przez Shandy. Co? Jak ja nic nie zrobiłem? To wszystko twoja wina, Shandy. To ty to spaliłeś. My nawet do tego cegiełki nie pod... Stary, co ty odwaliłeś? Ja nic nie zrobiłem. Patrz, on uciekł. Ej! On uciekł. What? Stary, czaisz to? Co się dzieje? Zrzucą na mnie, że ja go to Shandy spalił prezent. Stary, ja nawet zapalniczki nie wyciągnęłam. Lol. Shandy. Co? Ej, to było niefajne zachowanie. Shandy, znowu wymówka frajera. Ty już masz limit 2 na 3 dziennie. Stary, kurde. Nie, ja to nie wiem. Co się stało? Naprawdę tylko i ty jesteś w mojej partii, stary, i ty palisz... Znaczy nie, no w sumie dobrze, że palisz za mnie, dobrze. A wiesz, jak się nazywa nasza partia? Jak? Meksykańskie żarcie. Meksykańskie żarcie? Shit, man. Burrito koło Karola jest najlepsze. Mua.
No co, a nie? Powiedz, no nie. Stary, no, jadłem, no, jadłem. No właśnie, no właśnie. Stary. W Łuczko my nigdy nie byliśmy na burrito razem. No nie, co to ale, ale ja nie wpadam, stary, do Wawy, nie? No co, wpadasz? No wpadam do Wawy. Kiedy? No ja mam ferię, stary, od 15 do 27 chyba, czy 8. Ej, ale kozacko, stary, to ten. Będziesz w Wawie? No stary, ja mieszkam teraz w Wawie. Ta, no i no, stary, to się widzimy. Nagramy coś, bo wiesz, no, ja ten mój drugi coś... kanał teraz, to... No spoko, to się nagra, więc no, możecie no, się spodziewać nowych filmów, słuchajcie. Bo ja też tu jestem, halo. Co? Ale ty nie mieszkasz w Warszawie. A mogę też przyjechać, może. Ale o! Trzędy, o! Nie znamy cię zbytnio. A, to sorry. Jeszcze... Stary, dobra, spaliliśmy generalnie ozdoby świąteczne, znaczy generalnie miałem pomysł taki jeszcze, żeby te wszystkie czapki Mikołaja tu też popalić, ale stwierdziłem, że nie ma o, sensu. O, właśnie ja chciałem podpalić ten zniszczyć czapki, no. No, no ja też chciałem. Już pytałem widzów spalić. Nawet i powiedzieli, że bardzo by chcieli, żebym spalił, bo... No to widzicie. Ale jakie czapki? Tricu, które czapki? W imię sprawiedliwości... Ale wtedy się cały creeper spali. No i co? Ej! Ja tu jestem, halo! Shandy, na przyszłość rób z terakoty. Ej, dobra. Ziomy, to patrzcie. My spaliliśmy połowę świątecznych prezentów. Świątecznych ozdób i drugą połowę spali Tricus. To jest spoko, o, chyba, nie? Dobra, dobra. No, a gdzie ty jesteś, Tricus? A, no ja znowu wróciłem na Dolinkę Głów, no bo kurczę. Okej. Okay. Spalił Shandy wszystko, to co ja tam miałem? No w sumie co? Tak, w sumie jak fakt, się podpalałem? Dobra, więc ja byłem WK, ze mną był Tricus, Shandy. Tak, ja byłem Tricus, ze mną byłem WK, Shandy. Cześć! Tak, też tak. Kończę. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje. Dokładnie. Uważajcie na moim kanale na Shandy'ego, też. Bo on pali. Tak. Ja mówiłem, że nie pali. Właśnie, Shandy, za dużo palisz. Pamiętajcie. Dobra, lajkujcie. To było na tyle. Na razie. Pa, pa.